Nie omawiałem chyba jeszcze filmu robionego na polityczne zamówienie. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale to chyba prawda. Oczywiście nie twierdzę na 100%, że ten takim jest, bo nie mam na to twardych dowodów, ale wygląda tak, jakby był. Więc nie ma różnicy, czy ktoś komuś za to zapłacił, czy nie. Efekt jest ten sam. Pan Marek Piwowski, jak na standardy reżyserów goszczących w tym programie, to naprawdę, co by nie mówić, wielka postać. Takie tytuły jak Rejs albo Przepraszam, czy tu biją, szczególnie ten pierwszy, są i na zawsze pozostaną bardzo ważnymi pozycjami w historii polskiej kinematografii. I oczywiście każdy ma prawo powiedzieć, że Rejsu nie rozumie, że mu się nie podoba, że go nie bawi, ale nie można zignorować tego, że w latach, w których ten film powstawał, podjęcie się tak nowatorskiego projektu jak częściowo improwizowany fabularny film z udziałem mieszanki wykształconych aktorów oraz kompletnych naturszczyków, no, było czymś, co wyprzedzało swoje lata i pewnie pozwoliło popchnąć nieco innych rodzimych twórców do mniej standardowych rozwiązań. Wybaczcie mi, ale recenzji Rejsu nie będę tu uprawiał, bo ci z was, którzy go widzieli, pewnie mają jakieś swoje zdanie i to jest tego typu film, że nic mi do tego, naprawdę, można go odbierać w bardzo różnoraki sposób, a ci, którzy go nie widzieli, no to no, powinniście go obejrzeć. Naprawdę, zobacz sobie Rejs. Nie mam pewności, że ci się spodoba, ale to jest coś jak, nie wiem, przeczytać Sienkiewicza albo posłuchać Chopina. No po prostu, będąc Polakiem, wypada chociaż raz w życiu ten film zobaczyć. No chyba, że naprawdę nie chcesz, to spokojnie. Ja ci nie rozkazuję, ja nie mam takich uprawnień, żeby to zrobić. Gałgan by ci mógł rozkazać. Ale on akurat też nie widział Rejsu, więc to by było bez sensu. W każdym razie, chodzi mi o to, że pan Piwowski nie jest byle reżyserem i mówiąc szczerze, trochę mi głupio, że omawiam jedno z jego dzieł w programie, w którym goszczą raczej takie tuzy polskiej reżyserii jak Dariusz Zawiślak, Rafał Lipka, Przemysław Angerman, czy... Dlatego proszę, nie wyrabiajcie sobie opinii o tym artyście tylko przez pryzmat tej recenzji. Miejcie na uwadze to, że zrobił dużo ciekawych rzeczy. Część można obejrzeć w wirtualnym archiwum WFDIFU, tak się to chyba mówi. Nie mogę jednak przemilczeć faktu, że jego film Uprowadzenie Agaty jest nie dość, że bardzo słaby w mojej opinii, to jeszcze do tego etycznie kontrowersyjny. Jego fabuła jest bowiem mocno inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z roku 92. 16-letnia Monika Kern, córka ówczesnego wiceministra Andrzeja Kerna, uciekła z domu z jakimś fagasem, no i zrobiła się potężna afera w kraju. Afera o podtekście mocno politycznym. Rodzice za cholerę tego związku nie akceptowali, młodzi z kolei czuli się w opresji. No i mówiąc najkrócej, kraj podzielił się na tych, którzy popierali rację ojca, że 16-letnia córka nie ma prawa się stawiać i do pełnoletności co najmniej powinna słuchać się starych, a tych, którzy stawali po stronie miłości i uważali, że to okrutne rozdzielać kochanków. Po latach sama Monika Kern powiedziała, że mogła zostać zmanipulowana w celu politycznego zniszczenia jej ojca. Warto wspomnieć, że zaraz po tym, jak rodzice chłopaka zorganizowali młodym ślub, para się rozstała. Monika wróciła do rodziców, zaś wspierająca z całych sił i udzielająca się w mediach matka domniemanego porywacza na fali zyskanej popularności wystartowała w wyborach do Senatu. Sam film z kolei został wyprodukowany przez Lwa Rywina, czyli człowieka z obozu, który bezpośrednio konkurował z obozem politycznym pana Kerna. No i tak się przypadkiem składa, że postać, która jest w tym filmie wzorowana na prawicowym właśnie polityku, jest pokazana w najgorszym świetle, jako największa w ogóle szuja, nie kochająca córki, skupiająca się tylko na swojej karierze. Zaś ten chłopak, z którym bohaterka główna uciekła, no to po prostu anioł, no czysty anioł i do tego chyba jeszcze super bohater. A no i najważniejsze, film ukazał się miesiąc przed wyborami. To też oczywiście przypadek. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tej aferze, to zostawię kilka linków w opisie, bo jest to sprawa bardzo ciekawa, ale no nie na tyle, żeby pół programu o niej opowiadać. Ci, którzy w tych czasach żyli i byli już świadomi, pewnie przyznają mi rację, że no była to afera głośna na cały kraj. Dobrze, dość tego przydługiego wstępu. Zapraszam na
Uprowadzenie Agaty. W pierwszej scenie poznajemy naszego głównego bohatera, Cygana. Cygan ucieka z więzienia, w którym siedzi za pobicie policjantów, którzy zastrzelili pieska. Ciekawostka jest taka, że 2 lata później w Nic Śmiesznego zagrał gościa, który z kolei chciał spalić pieska na potrzeby filmu. Tak więc jak widzicie, aktor ten ma szerokie spektrum możliwości. Potrafi zagrać każdą rolę. Problem Cygana jest taki, że on za bardzo nie myśli racjonalnie. W sensie, powiedzieć, że jest lekko duchem, to jest mniej więcej takie niedopowiedzenie, jak powiedzieć, że Gałgan jest uroczy. No przecież to za mało powiedzieć, że Gałgan jest uroczy, że on jest zabójczo uroczy. Zobaczcie na niego. No bo ile samo uciekanie z więzienia to jest przypał, ale taki dość przypał ciekawy, o którym nawet można zrobić cały film i pewnie takie filmy powstały, tak? Uciekanie z więzienia na tydzień przed końcem kary to już jest jednak trochę głupota. Ty Cygan, ty zastanów się dobrze. Ty masz tydzień do końca wyroku, ty nie wytrzymasz? A jak to będzie najlepszy tydzień w moim życiu? Strzelać mogą. Trudno. Ale zakochałem się. W kim? Nie wiem jeszcze. No dobrze. Cygan ucieka, a nam przedstawiona zostaje główna bohaterka, tytułowa Agata. Towarzyszymy jej podczas jednej z niewielu czynności, która jest bardziej intymna od załatwiania potrzeb fizjologicznych. Czego się wstydzisz? Wstydzę się, bo mam 16 lat i jestem jeszcze dziewicą. No i bardzo dobrze, kurwa. Tak trzymać, aż do ślubu. Boję się, że to się nie uda. Uda się. No dobrze. Jeżeli chłopcy będą chcieli. Ale to nie chłopcy, to ja sam. Wystarczy, że się całuję. Już mnie wtedy. Co wtedy? Tegeś, megeś, pom, pom. Czego się boisz? Matko Boska! Na nasze nieszczęście ci chłopcy, o których wspomniała Agata, to te dwa oszołomy. Poznajcie Oskara i Winicjusza. Wiesz, jak ona się całuje, to się tak pobudza, że no nie wypada mi mówić szczegółów. Rozumiesz, że jak dojdzie co do czego, to nic. To musisz nią zakręcić. Co zakręcić? No właśnie, jak zakręcić? Nią zakręcić. No ale powiesz coś konkretniej, o co ci chodzi, co zakręcić? Nią zakręcić. Heraklit się kurwa znalazł. Dobra, nie to nie. Zresztą i tak nie wyglądasz na gościa, od którego ktokolwiek miałby chcieć poradę na jakikolwiek temat. Chyba że na temat tego, jak wyglądać jak debil. Wypuść psa, żeby znów nie nalał. Ja mu zaraz naleję, to się zdziwi. Spokojnie, Gałgan, ten pan tylko żartuje. O kur... znowu nalał! Idź kundu... No już. Nie wolno kopać psa! No właśnie, ta dziewczyna ma słuszność. Nie wolno kopać psa. Z drugiej strony, okej, doceniam, że aktor przynajmniej zrobił wszystko, aby tu naprawdę nie kopnąć psa. Alarm odwołany. Teraz się przenosimy do lasu, w którym policjant Cezary Pazura ma chyba zamiar zgwałcić jakąś dziewczynę w zamian za wypuszczenie jej chłopaka z aresztu. Tu będzie fajnie. No ale tu będzie wszystko widać. Tu jakby się położyła, to tutaj to nic nie będzie widać. Ale ja kocham Ryśka. Tego kochasz? I chcesz, żebym go wypuścił, to wiesz, to się kładzie. Mogę tylko do buzi? No ale do buzi to ja sobie sam sięgam. Semka, zgłoś się. Semka, zgłaszam cię. Mamy ucieczkę z więzienia, weź jedź i obsa w stację benzynową. Rysiek! 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 Cokolwiek by tu się nie działo, to nie gra mi jedna podstawowa rzecz. Zwróćcie uwagę na te słowa. Tu będzie fajnie. To policjant jadąc na motorze decyduje, w którym miejscu się chce zatrzymać, bo będzie tam fajnie. Tu będzie fajnie. Jeśli więc to jest jakiś plan ukartowany, tak zakładam, bo nie wiem, Cygan chyba pierwszy co po wyjściu z więzienia to nie wpada na pomysł, żeby się schować w stogu siana. A jak to będzie najlepszy tydzień w moim życiu? No chociaż z drugiej strony on tej dziewczyny chyba nie zna, tak na to wychodzi, więc... wyglądało to, że po prostu siedział w tym sianie i czekał na jakąś okazję. I ona się nadarzyła. Ryszek! 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 Akurat tak wyszło.
I w ogóle czemu ona woła tego Ryśka? Ten Rysiek gdzieś tam siedzi w lesie i czeka, nie siedzi w areszcie. Pierwszy raz oglądałem tę scenę, to byłem przekonany, że to jest jakiś pokrętny plan, w ramach którego cygan ma przejąć motocykl oraz kurtkę, ale no wychodzi na to, że nie. Wychodzi na to, że to jakiś chory przypadek. Czemu on siedział w sianie? Miał w perspektywie jeszcze tylko tydzień w celi i to z całkiem miłymi współwięźniami. Czemu wybrał siedzenie w sianie? No dobra, nie zastanawiajmy się nad tym. Sytuacja jest taka, że cygan uciekł i teraz jeszcze do tego ma pojazd oraz kurtkę. Policjanta na pewno w związku z tym coś wykombinuje, bo przecież wiemy już, że to pomysłowy chłopak jest. Pojebało cię. Tak jak mówiłem, nasz bohater wpada na jakiś pomysł i on polega na tym, aby dorobić się trochę na udawaniu policjanta. Dzień dobry, dokumenty poproszę. Ile? 500. Winicjusz się wkurza na psa i przywiązuje go za karę przy dystrybutorze. Potem odjeżdża, ale po chwili Agata sobie uświadamia, że przecież nie ma psa. A gdzie jest pies? Właśnie, gdzie jest pies? Czyli on celowo go zostawił na tej stacji, licząc, że Agata nie zorientuje się, że nie ma psa. Ten gość jest kretynem, no on jest po prostu głupi. Więc zawracają po psa, ale jego już nie ma, bo go wziął cygan. O, jedzie pies! Nie wiadomo na razie, jakie cygan ma wobec psa plany, ale ostatecznie ucieka jego właścicielom i przy okazji znowu sztuczką na policjanta postanawia sobie jeszcze trochę dorobić. Jakie to pazurne, 10 wzięli dole, dzisiaj znów są z powrotem. Przepraszam, co ty tam szepczesz? 10 wzięli dole, dzisiaj znów są. Idziemy do środka. Ale mam coś do pana, to jest rata. To robimy wam dziś nalot, bo za takie pieniądze to my nie będziemy nastawiać dupy, jasne? To ile? 50. Rany boskie. Nie wiemy, za co cygan bierze łapówkę i się raczej nie dowiemy, ale widocznie nie powinno nas obchodzić. To najważniejsze, że nasz bohater ma kasę. A ekipa szuka posterunku, bo myśli, że tam pojechał właśnie policjant z ich psem. Przepraszam pana. Tak? Którędy na policję? No przecież na kapelana. A co, przenieśli? A gdzie jest kapelana? No przecież na dawniejszych weteranów, nie? A gdzie jest dawniejsza weteranów? Spierdalaj. Czy ja mogę w czymś pomóc? Przepraszam za tego młodzieńca. Za kogo? Za tego młodzieńca. W czym mogę pomóc? Przepraszam proszę księdza, ale czy często ksiądz podchodzi do ludzi w zaparkowanych samochodach i się ich pyta, czy może im pomóc? Czy ja mogę w czymś pomóc? Musi mieć ksiądz mnóstwo czasu. Ale ostatnio społeczeństwo jest tak znerwicowane, dlatego też proszę się nie gniewać. Nie, ale to akurat fakt, czemu ten gość jest taki wkurwiony? Wy w mordę szpitale budujta, a nie kościoła. To jest pierwsza rzecz, która mnie w tym filmie naprawdę zaciekawiła. Czemu on taki wściekły jest? Odizolowany. Tu jest, co? Motor. Okej, czyli teraz tych dwóch oszołomów oraz Agata gonią policjanta z psem. Nie mogli go po prostu nie zostawiać na stacji? Nie wie pani, dokąd poszedł policjant z tego motocykla? Na pociąg! Uważaj, ty, stara! Dlaczego pan tak nieładnie mówi do babci? Pan ci wyjaśni. Okej, okazuje się, że za ten numer tych debili goni teraz pół miasta, a Agata wsiadła z jakiegoś powodu do pociągu. W sensie, dlaczego ona wsiadła do tego pociągu? Jaki jest plan? Nie musi być planu, bo zjawia się cygan i on też wsiada do tego pociągu. Do tego w biegu, więc jest efektowne to. To jest moja skuba. Przepraszam, bardzo państwa przepraszam. Ty, podoba mi się nazwisko, w porządku. Co, ty jakaś akcja? Cii. No rozumiem, w razie co jest to mogło? Ale że w razie co? W razie co jest to mogło? No nieważne. Jak już pewnie zdołaliście zauważyć, głównym bohaterem w tym filmie jest czynnik losowy. Czynnik losowy sprawił, że Agata i cygan wsiedli sobie akurat do pociągu, który gdzieś się jedzie. Czynnik losowy sprawi również, że zaraz się w sobie zakochają. Agata. Cygan. Cygan? Cygan to imię, czy... Tak, kurwa, cygan to imię. Cygan to imię, czy... Gdyby tak było, to Jacek Cygan nazwałby syna Cygan i nazwałby się Cygan Cygan. Cygan to imię, czy... Imię, zawód? Cygan to zawód. Wszystko. Cygan? Cygan, 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 cygan.
cygan. Cygan, 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 cygan. Wszystko. Aż w otwarte karty i wygrywasz. Boi się zakochać. Okej, bo macie pełne prawo tego nie zauważyć, tak więc wam powiem, żebyście mogli zrozumieć późniejszą część filmu. Oni się teraz, w tym momencie, oni się w sobie zakochali. I to tak na zabój, tak na śmierć i życie. Tak mówię to, bo no, później będą robić różne rzeczy z tym związane i moglibyście uznać, że wam nie dałem jakiegoś ważnego fragmentu. Nie, oni już są zakochani. Chwilę później w ogóle jesteśmy już na jakiejś stacji i tam z kwiatami czekają ci goście. Czekać co? Najpierw musieliby wiedzieć, gdzie jedzie ten pociąg, potem by musieli dogonić ten pociąg i jeszcze po drodze kupić kwiaty, zanim dogonią ten pociąg. Nie wiem, czy to by było takie... Jak mam wiedzieć, o co chodzi temu filmowi, jak ten film nie wie, o co mu chodzi? Kto to jest? To ten, co odwiązał psa od supa. No, bo jakiś do tego przywiązał i uciekł. Inio! Co jest? Dupku, ten wał cię woła. Mówiłeś coś? Co tu się dzieje? W ogóle to muszę przyznać, że mam problem trochę ze statystami w tym filmie. W sensie, oni mnie przerażają, zachowują się jak psychopaci. W sensie, tutaj na tej stacji, jeszcze na innej stacji benzynowej wcześniej i później też są takie sytuacje, że gapią się tak złowieszczo. Afera kończy się tak, że cygan z Agatą uciekają, a Oskar i ten drugi idiota zostają zawinięci przez policję. Okazuje się jednak, że ten grany przez Jacka Braciaka, który Agatę adoruje, jest synem Janusza Rewińskiego, który jest z kolei jakimś wiceministrem, więc szybko daje radę ich zwolnić z aresztu. Mój Oskar wstawił się za twoją Agatą przeciwko jakiemuś cyganowi na dworcu. Komu? Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Jak to nieprawda? Dzień dobry, dziecko. Właśnie dzwonił twój narzeczony Oskar. To jest mój narzeczony, cygan. To już jest twój narzeczony? Chcemy się pobrać. O, coś nowego. Spokojnie, pani mamo, dla nas to też jest coś nowego. W sensie, ja rozumiem miłość od pierwszego wejrzenia, ale... Ty w filmie nie jesteś wiarygodny po prostu, no. Ona ma 16 lat. No właśnie! Ona nie dostanie ślubu. No właśnie! Nie musimy. Byleby mieszkać razem. Co? Byleby mieszkać razem. Dlaczego mielibyście mieszkać razem? Widzicie, to jest właśnie... Dlatego uważam, że pan Piwowski nie nadaje się do tego tematu. On nie rozumie. On nie wie, jak to zrobić. Spotkali się w pociągu. Ślub. Mezalians. Ja chcę postawić sprawę jasno. Pan nie będzie się widywał z moją córką. Tato. Dziś są moje urodziny. Pozwól nam być razem. Ten jeden raz. No to jeden raz czy mieszkać razem? No mogłabyś się też zdecydować, dziewczyno. Chcecie jeden raz mieszkać razem? Byleby mieszkać razem. Ten jeden raz. Czy jeden raz wziąć ślub? Jak jeden raz wziąć ślub, to ten jeden raz to jest dużo. To nie jest ten argument, że tato, jeden raz. Ten jeden raz. Twoje urodziny spędzimy w naszym klubie, w naszym towarzystwie. Cygan się obraża i wychodzi, a chwilę później mamy już urodziny organizowane w jakimś klubie. Na imprezie pojawia się też nasz ulubiony duet debili. Widząc cygana, wpadają na pomysł, żeby zapłacić bramkarzom po to, aby ci go pobili. Ale okazuje się, że bramkarze znają cygana i nie ma w ogóle takiego tematu. W końcu nasz bohater spotyka na parkiecie Agatę i zawija ją do ogrodu. No i dobra, idą do tego ogrodu i tam jesteśmy świadkami pocałunku. Bardzo długiego pocałunku. Dużo dłuższego niż byśmy sobie tego życzyli. A może nawet do czegoś więcej tam dochodzi? Nie wiem, w sumie nie chcę wiedzieć. W każdym razie po tej scenie mamy już poranek i Agata budzi się w jakimś... nie wiem, w jakimś mieszkaniu, a cygan schodzi do kanałów, żeby spotkać się z ojcem, którego gra zresztą sam pan reżyser. Będę się żenił. Ja się muszę przebrać. Dobra, to ja poczekam. Już! Jak teraz? No, teraz zupełnie co innego. Tymczasem ojciec Agaty mocno przejmuje się zaginięciem córki. No to jest nienormalne. No jest nienormalne. No to Krzysi. Kaftan? Ale co kaftan? Kaftan, kaftan, kaftan. Ale co, że ojciec przez tą ucieczkę już zwariował i chce, żeby go zawinęli w kaftan? Czy chce zawinąć córkę w kaftan, bo uciekła z chłopem jakimś? Kaftan, kaftan, kaftan. O
obie wersje są strasznie głupie, ale niestety wydaje się, że jedna z nich będzie prawdziwa. Z jakiegoś powodu głównym bohaterem na chwilę staje się teraz ojciec cygana. Ojciec cygana jest dziwakiem, ale to nie jest jakieś bardzo zaskakujące, bo tu większość bohaterów to są dziwacy. Bardziej zaskakujące jest to, w jaki sposób uruchomiono nam nową postać, czyli tą panią. Ona jest osobą, którą nie stać na zupę i dlatego ojciec cygana jej stawia obiad. To skąd pan przyjechał? I mimo, że w historii filmów omawianych w tym programie przewinęło się naprawdę sporo postaci, które były w swoich filmach zbędne, to myślę, że ta pani spokojnie załapałaby się do top 3. Nie mamy pojęcia, kim jest, a jeśli chodzi o jej rolę, to prawdopodobnie jest tylko po to, aby postać grana przez reżysera miała komu strzelać swoimi śmiesznymi tekścikami. Najlepsza jest amerykańska koszula w kraty. Dlaczego? Jak to dlaczego? Jest nad Wisłę, siadasz na trawie, popijasz se winko, wpinasz kołnierzyk. Najlepsza jest amerykańska koszula w kratę. Dzień dobry. Dzień dobry. Niezależna telewizja Piraci. Telewizja Piraci, tak? Telewizja Piraci. A, poznaję. Przepraszam, jaka telewizja Piraci? Telewizja Piraci. Dlaczego niezależna telewizja Piraci wbija im do mieszkania? Nie chcę przeszkadzać. Nie. Ja cię wprowadzę do windy, dobrze? Ja zaraz. Zaraz, moment, stop! O co tu chodzi? Czy możemy się dowiedzieć, o co tu chodzi? Dlaczego przyjechała niezależna telewizja Piraci? Co oni chcą? Mieszkania, a potem się pogląda kasety i dyskuje. Dlaczego ojciec cygana i ta kobieta się nagle porozumiewają w języku migowym, w pseudo-migowym języku? Co on kurwa rapuje, na freestyle jedzie? Co tu się do jasnej cholery dzieje? Panowie będą filmować? Tak, na dokumentacji. A nie. Kamerę dajemy tutaj, dźwięk tutaj i pan nam zamarkuje piosenkarza, dobrze? Może pan zamarkować piosenkarza? Tak. Bez dźwięku, chcemy tylko sam obraz, tak? Ja chcę bez dźwięku, ja chcę zobaczyć akustykę. Patrz, Stasiu. Raz, dwa, raz, dwa. Tak, to ja, ten z twojego snu, patrz jak ja. Oczaruje świat. Okej, czyli nagle wchodzi na to, że takim głównym motywem przewodnim w tym filmie jest to, że cygan z jakiegoś powodu potrafi śpiewać głosem Seweryna Krajewskiego. Jak ja. W porządku, akustyka? Człowieku, czy ty możesz zagrać to jeszcze raz? Ale tak samo? Nie, dwa razy tak samo się nie da. Mogę lepiej. No to zwijamy sprzęt i jedziemy do studia. No, ale... Jezus, jakiego znowu studia? Gdzie wy jedziecie? Ja wiedziałem, że ja dożyję takiego dnia. Wiedziałeś, że dożyjesz takiego dnia? Ale co konkretnie wiedziałeś? Że przyjedzie kiedyś telewizja Piraci do jakiegoś mieszkania i twój syn zaśpiewa głosem Seweryna Krajewskiego w pokoju obklejonym foliami i telewizja Piraci powie, jedziemy do studia? To tak? To wiedziałeś, że nadejdzie taki dzień przewidujący z ciebie człowiek? Ja wiedziałem, że ja dożyję takiego dnia. Fajnie jest mieć takiego syna. Chujowo. Jaki on był, jak był mały? Chujowy. To nie jest mój syn. Go znalazłem w pociągu towarowym na bocznicy. Miał z pół roku. Zginął, żeby nie pies. On leżał na podłodze zawinięty w papier, a obok siedział pies. Płakał. Ten towarowy zdjęli z bocznicy dopiero za miesiąc. Nie miał szansy wyżyć, żeby nie ten pies. I żeby nie ty, tato. Czemu mówisz do niego tato? Ty, tato. Ja go nie usłyszał, bo on sam nie płakał. Dobrze zrozumieliśmy, gdyby nie pies, to cygan by nie żył. Czy ta historia jeszcze ma jakąś kontynuację, czy będziesz 5 razy jeszcze opowiadał to samo? Gdzie on jest? Chujowy! Bardzo. Ty też, tato. Przychodzi ojciec Agaty z policją i jakimś dziwnym typem w okularach. Jest zły, ponieważ niedługo wybory i ten związek jego córki mógłby mu zaszkodzić wizerunkowo. Aby temu zapobiec, każe ją publicznie, przy ludziach, na ulicy, wyprowadzić w
kaftanie bezpieczeństwa. Nie znam się na polityce, ale śmiem twierdzić, że wprowadzenie wśród świadków córki w kaftanie bezpieczeństwa może być nawet trochę bardziej zgubne wizerunkowo, aniżeli związek córki z jakimś pajacem. Bo córki się czasem wiążą z pajacami, no zdarza się. Tymczasem cygan ma gdzieś to, co się dzieje z jego, nie wiem, narzeczoną, bo akurat nagrywa płytę. Proszę mi powiedzieć, czy wiesz, gdzie jesteś? Tak, wiem. Okej, czyli pan polityk przywiózł córkę do psychiatryka w kaftanie, bo uciekła w domu, a cygan nagrywa piosenki w studiu. A amerykańska koszula w kratę jest najlepsza. Najlepsza jest amerykańska koszula w kratę. Krzysztof Materna ku zdziwieniu ojca mówi, że Agata nie jest chora i nie nadaje się do zostania w szpitalu psychiatrycznym. Ona się nie nadaje na naszą pacjentkę. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ona zostanie tutaj w szpitalu, to może popełnić samobójstwo. Doktorzy wpadają jednak na świetny plan, że jeśli nie Agatę, to może tego cygana można by przymknąć w psychiatryku. To może to jest bardzo dobry pomysł. Wykończyć go, ja właściwie on winien. Nasz bohater dalej nagrywa piosenki, bo no wiadomo, to jest cholernie czasochłonne zajęcie. Co tam się dzieje w ogóle? Widzicie tych ludzi? Co tam się odpierdala? Tak, wiem, Seweryn Krajewski ładnie śpiewa, ma piosenki, które się mogą podobać, ale to nie jest szansa na sukces. W sensie, jak się wejdzie na Filmweba, na stronę na Filmwebie tego filmu, to komentarze, które ten film chwalą albo bronią go przed ludźmi, którym się nie podoba, przeważnie argumentem najważniejszym albo nawet jedynym w obronie tego filmu jest to, że ma świetne, super piosenki. To fajnie, to kup se płytę Krajewskiego, na chuj ci ten film! W każdym razie najwyższa pora odbić narzeczoną. I ja mam pewność, że cygan to zrobi, bo dowiedziawszy się o tym, co zaszło, nasz bohater wykonuje chyba najgroźniejszy gest w historii polskiego kina. Ciec z pielęgniarzami, zwinęli ją w kaftan i odwieźli. Żarty się skończyły, cygan jest rozsierdzony, na miejscu psychiatrów, to bym w ogóle... Agata i ojciec po fachowej konsultacji z doktorem Materną jadą do domu. Tam czekają już na nich rodzina i przyjaciele. I ten debil. Dopóki nie dojdziesz całkowicie do siebie, będziesz przebywała w swoim pokoju zamknięta na klucz. Tam no, jest balkon, leżak dałaś, koce. Zawsze to lepiej wśród swoich niż gdzieś w szpitalu, prawda? Agata ma już dość siedzenia przez 3 minuty w pokoju, więc postanawia się zabić. W ostatniej chwili jednak w jej oknie pojawia się super cygan! Albo cygan men, bo on to w ogóle jest jakimś super bohaterem chyba, nie? To jest film o super bohaterach. Cholera, nie ma jej! Sylwek, weź kominiarzy, dziurkacz i jedź się na siódemkę. Będę! Mówiłem, super bohater, on robi co chce. Widzieliście kiedyś, żeby ktoś w taki sposób ukradł komuś auto? Nawet w tym filmie z Nicolasem Cage'em i Angeliną Jolie robili to wolniej. No ale dobra, jak już udało się odbić cyganowi Agatę, to jak myślicie, gdzie pojadą? Wyjadą za granicę? Schowają się w kanałach? Otóż nie. Jadą do studia filmowego Piraci. Tymczasem ojciec cygana i ta Bogu ducha winna kobieta są przesłuchiwani przez Zbyszka Buczkowskiego. Rozbierajcie się. Ten kaftan został chyba nie tej osobie założony. Dlaczego chcesz ich rozbierać? Robimy wam rewizję. No ale czego szukać u nas? Narkotyków. Rozbieraj się, mówię ci. Ale może być... Rozbieraj ich, mówię ci! Panie pośle, ja mam lepszy pomysł. Dobry. Jak wiadomo, Zbyszkowi Buczkowskiemu rozkazów się nie daje, bo Zbyszek Buczkowski jest zbyt poważnym człowiekiem, żeby się płaszczyć przed kimkolwiek. Ona może tu z zewnątrz tak okazale nie wygląda, ale od środka... Zobaczmy, może panowie wejdą. Tak. Tak, ja teraz zapalę światło i będzie widać lepiej szczegóły. Tak. A tak się zamyka. A państwo jesteście wolni. Tak? Możecie iść do domu. To wolni. O co chodzi? Otwierać. O co chodzi?
O co? Chodzi o to, że ja do policji zgłosiłem się sam z własnej woli i po to, żeby łapać złodziei, a nie po to, żeby wysługiwać się takim palantom jak wy. Odpytaj, Heniu. Ja za siebie nie odpowiadam. Czy ty wiesz, co ty robisz? Czy ty wiesz, że mnie chroni immunitet poselski? To jest równoznaczne z zamachem stanu! To jest wystąpienie przeciwko przedstawicielowi najwyższej ustawodawczej władzy w tym kraju! To jest zamach na trzecią Rzeczpospolitą! Przeciwko Polsce! Przeciwko Polsce! Przeciwko Polsce! To jest zamach stanu! Immunitet nie broni! Zamach stanu! To jest zamach stanu! Słuchajcie, ja nie wiem, dlaczego oni ich oblewają wodą i nie wiem, dlaczego ci oblewani zachowują się tak, jakby od tego strumienia nie dało się odejść albo przynajmniej odwrócić tyłem. Wiem jednak, że to jest jedna z najgłupszych rzeczy, jakie widziałem. I nie wiem, czy to ma być tak głupie, czy to jest tak głupie niechcące, ale wolałbym chyba to drugie, bo jeśli to jest specjalnie, to... Czemu? Co to jest za żart w ogóle? To jest żart, że oni... No ale dobra, zaraz po tej sytuacji policjant Buczkowski i kolega jego wsiadają do... auta cygana i biorą cygana oraz Agatę za Niemców i każą im się wieść do lasu. Kochani, dziękuję wam bardzo, że przybyliście na nasz ślub, to znaczy mój z Agatą. Halo? Dzień dobry, mamo. Dzwonię, żebyście się nie martwili, że coś mi się stało. Agatko... Czuję się fajnie. Dlaczego w kiosku sprzedawane są noże, jak w sklepie z bronią w GTA? I jaki ślub w ogóle? Przecież powiedzieli im, że nie będzie ślubu, bo ona ma 16 lat, więc nie dostanie ślubu. Co ty... Dobra. Nieważne, no, bo policja robi teraz akcję przejęcia Agaty. Ekspedientki zrobiły, czy wy jesteście nienormalni? Ślub weźmiemy sobie sami. Tym. To będzie ślub krwi. Tak, tak. Wymienimy naszą krew. I odtąd nikt nigdy tego nie odwróci. Jaki kurwa ślub krwi? To będzie ślub krwi. Ale wiesz, że to się nie liczy, tak? Że się tylko pokaleczycie i nikt wam tego nie uzna nigdzie. Debilu. Ślub krwi. Fajnie jest mieć takiego syna. Kocham cię. Nie puszczasz do śmierci. Przysięgam. Kocham cię. I nie puszczasz. Zrozumiałem, po co żyję. Ej, za krótko trwa godzina. Czyli tak nam się to kończy. Spoko. Chciałem się jeszcze przywalić do tego, że to mi nie wygląda na ranę postrzałową głowy, ale już mi się nie chce. Cieszę się, że to koniec. Największą zaletą tego filmu jest to, że nie ma on drugiej części. Przepraszam z góry tych, którzy ten film ze względów nostalgicznych lubili albo lubią dalej. Wybaczcie mi, ja uważam, że jest durny. Możecie mi napisać, że jestem durny. Nie ma problemu. Idę sobie zjeść jakiegoś pomidorka. To będzie ślub krwi.